Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich na naszej międzypokoleniówce. Jesteśmy w takim pięknym miejscu, na terenie wyższego sanktuarium. Sanktuarium. Liczymy, że będzie kiedyś sanktuarium, wiesz, że tutaj będzie tylu świętych księży, stąd wyjdzie. Przejęta jestem, tremę mam. Nic nie szkodzi. Każde miejsce, gdzie jest kaplica, jest swego rodzaju sanktuarium. Tak to się kiedyś nazywało w ogóle, prezbiterium czy coś. To jest miejsce święte. Nie popełniłam takiego błędu. Nie, także spokojnie. Zamyśliłam się to jeszcze raz. Wyższe seminarium duchowne imieniem Jana Pawła II w Siedlcach. Czy Siedleckie seminarium w Nowym Opolu. Tak, to jest jakby budynek, obiekt położony już poza miastem, kilka kilometrów, czyli pełna taka nazwa, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej. Diecezji Siedleckiej. No i mamy zaszczyt gościć tutaj u nas w międzypokoleniówce księdza rektora, księdza Piotra Paćkowskiego. Witamy serdecznie. Bardzo serdecznie witam. Wszystkich oglądających też pozdrawiam. Więc myślę, że bardziej kompetentnej osoby i w przyjemniejszym miejscu nie znajdziemy, żeby opowiedzieć, czym takim jest seminarium duchowne. No to jest, można powiedzieć, taka byłaby opowieść wielopłaszczyznowa, aczkolwiek właściwie dla wielu osób to jest jasne. To jest miejsce, to jest przestrzeń, a więc to nie chodzi tylko o powierzchnię, jaką budynki zajmują, ale to jest przestrzeń formacji człowieka, gdzie młodzi mężczyźni przygotowują się do stanu kapłańskiego. Kto może zgłosić się do tego seminarium? Czy to są egzaminy, czy ten pierwszy krok taki, który ktoś może zrobić? To może jeszcze warto było dodać, że seminarium duchowne jest też uczelnią wyższą, można by tak powiedzieć. Tu się zdobywa uniwersyteckie wykształcenie. Może będzie jeszcze jakaś okazja, żeby coś na ten temat powiedzieć. A więc jakby z tych zewnętrznych takich warunków pierwszym, które muszą spełnić kandydaci, są ci, którzy mają zdaną maturę. Mają świadectwo dojrzałości. Więc to jest jakby w obecnych czasach pierwsze takie kryterium, ono jest, można powiedzieć, najprostsze, jednocześnie taki pierwszy próg, który trzeba przekroczyć. Czyli księdzem bez matury nie można zostać. Księdzem bez matury. Dzisiaj można by tak powiedzieć, że żeby zostać księdzem, trzeba skończyć studia uniwersyteckie. Trzeba uzyskać tytuł magistra i właśnie tutaj się odbywa cały proces kształcenia. Same seminaria, to może być bardzo różnie w diecezjach w Polsce, aczkolwiek w zdecydowanej większości samo seminarium nie ma charakteru uczelni wyższej w tym znaczeniu, że nie ma prawa nadawać tytułów naukowych. Natomiast każde seminarium jest afiliowane do jakiejś wyższej uczelni, stanowi pewnego rodzaju oddział zamiejscowy i cały proces dydaktyczny studiów odbywa się pod patronatem, pod zwierzchnictwem, pod kierunkiem, pod kuratelą uczelni wyższej, do której dane seminarium należy. I to jest w tym wymiarze naukowym, intelektualnym. Natomiast oczywiście jest bardzo ważna sfera, najważniejsza sfera, to jest sfera życia duchowego. Jeżeli pytamy, kto może zostać przyjęty do seminarium, to odpowiadamy w ten sposób, że ten, kto czuje to wezwanie Pana Boga do tego, aby być księdzem, ale też samo pragnienie bycia księdzem, to jeszcze też za mało, bo możemy potraktować bycie księdzem jako swego rodzaju zawód, jako swego rodzaju drogę życia, ustawienia się w życiu, o coś takiego, styl bycia, to czasami jest bardzo imponujące, bo ksiądz bardzo często staje na czele jakichś projektów, jakichś organizacyjnych spraw i wydaje się młodemu człowiekowi, że to jest coś bardzo takiego pociągającego, ale bycie księdzem to przede wszystkim głęboka bliskość, więź, relacja z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem. I seminarium jest takim miejscem, gdzie
uczymy się rozpoznawać tę swoją więź, tę bliskość z Panem Bogiem. Uczymy się ją rozeznawać nie tylko na ten moment, na ten czas bycia w seminarium, ale na każdy późniejszy element naszego życia, aby gdy przyjdą różnego rodzaju problemy, trudności, by wiedzieć, co jest najważniejsze, co jest najważniejszym kierunkiem w moim życiu, na co powinienem być zorientowany. Wracam do tego swojego pytania takiego prostego. Tak jest. Czy tu są egzaminy? Na przykład jest, tak. Jest matura, kończymy maturę i dzisiaj sobie wymyśliłem, że idę do seminarium. Może mam takie powołanie, może mam taką chęć, może mam ciekawość. A może nie wiem. I czy to są jakieś egzaminy? Czy ktoś rozmawia? Jaki jest pierwszy ten moment pierwszy krok? Spotkania? Pierwszy moment, rozmowa, nazwijmy to takim językiem uniwersyteckim, rozmowa kwalifikacyjna. Ale to jest bardziej rozmowa, która ma na celu zapoznać się z kandydatem, żeby on opowiedział coś o swoim życiu, o swoim doświadczeniu Pana Boga, o tym pragnieniu, jak on to rozczytuje, rozeznaje. A teraz jeśli chodzi o egzaminy, to jest bardzo różnie w różnych seminariach. Nie są to egzaminy takie jak na studia wyższe, które mają określoną datę, określone rygory jakieś punkty. I tak dalej. Słucham, punkty. Tak, tak, tak. To w ten sposób nie wygląda. Bardzo różnie. Czasami jest jakiś tekst. Czasami kandydatom zadaje się jakąś lekturę. Po prostu chodzi też o to, żeby sprawdzić, jakie mają predyspozycje. Czy można w każdej chwili przyjść, czy termin? Nie, ponieważ też już jak powiedziałem, tutaj się odbywają też te studia uniwersyteckie, więc rozpoczyna się rok akademicki. W związku z tym trzeba przed rozpoczęciem roku akademickiego te formalności, że tak powiem, załatwić, zorganizować. I mamy zwykle od zakończenia matur, egzaminów maturalnych, do rozpoczęcia roku akademickiego, czyli 1 października, ten czas wakacji, gdzie kandydaci się zgłaszają. I teraz znowu w różnych diecezjach jest różnie. Czasami są wyznaczone określone dni, czasami jest tak, że po prostu kiedykolwiek kandydat umówi się z rektorem, z wychowawcą, przychodzi do seminarium na taką rozmowę. W naszym seminarium jest taki mieszany system, że są dwa dni na początku wakacji, pod koniec wakacji, pod koniec sierpnia wyznaczone, ale też w warunkach opisywanych, podawanych kandydatom, jeżeli komuś pasowałby inny termin, prosimy o kontakt i na każdego czekamy i wtedy odbywa się ta pierwsza rozmowa. Natomiast u nas w seminarium jest jeszcze tak, że już kiedy pierwszy rok przyjedzie, kiedy rozpocznie się, to jest taki malutki, nazwijmy to egzamin kompetencyjny, żeby troszeczkę zorientować się, jaką wiedzę posiada kandydat z katechizmu, z teologii, z Pisma Świętego, z życia Kościoła, z historii Kościoła, z jakichś takich zagadnień światopoglądowych, od tego typu rzeczy. Z matematyki, biologii? Z matematyki, tak, biologii też? Nie ma. A nie ma. Nie ma. Natomiast też nie chodzi o to, żeby uzyskać określone punkty, zobaczyć jaki jest poziom, zorientować się. Tak, by później mieć pewne rozeznanie odnośnie do takiego całokształtu osoby danej, by podsunąć mu odpowiednie jakieś tam środki, żeby... A teraz tak, już mam środki, już jestem zadowolony, jestem w seminarium i na przykład po pół roku odechciewa mi się tego studiowania. To jest może nieczęsta, ale zdarza się. Taka postawa. Nawet nie po pół roku, nawet po tygodniu czasami. Ktoś się orientuje, bo przychodzi i wchodzi w pewnego rodzaju życie dyscypliny. Może będzie jeszcze okazja, żeby poruszyć, bo troszkę się ten model będzie zmieniał w tym najbliższym roku i później, jak rozumiem, przez kolejne lata. Ale mimo wszystko wchodzi w pewnego rodzaju życie regulaminowe, wchodzi w pewien kandydat styl, że codziennie jest jakaś modlitwa, codziennie jest msza, codziennie jest praca fizyczna również, bo najczęściej jest tak, że cały obiekt, który jest, nie zatrudnia się specjalnych ludzi, którzy dbają o porządek, o utrzymanie czystości. To wszystko klerycy robią. Po prostu jest to dom. To jest, tak. To jest jedna z ważniejszych chyba idei w tej
tej chwili w seminarium, żeby to było miejsce jak dom. Jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście mamy, na przykład w kuchni są panie zatrudnione. Ja nie wyobrażam sobie, jakby codziennie inny kleryk miał gotować. Nie wiem, czy to by nie doprowadziło do rozstroju żołądka. Ja myślę, że moglibyśmy się mocno zdumieć, bo są klerycy, którzy potrafią naprawdę bardzo fajnie pichcić i coś ugotować i upiec ciasto, natomiast jego czas nie jest w tym momencie skupiony na tym, żeby gotować, czy nawet, żeby pracować fizycznie. A propos, w tej chwili tutaj w kadrze tego nie widać, ale jest zawsze wakacje z dwóch, trzech kleryków, którzy robią pewne prace porządkowe i tam mamy o kleryka, który z taczkami idzie. Dlatego mamy też tak przepięknie skoszoną trawę. A no właśnie, niedawno byli właśnie klerycy, którzy zajmują się, są zobowiązani do tego, żeby opiekować się trawnikami. Wracam do tego odejścia z seminarium, więc na przykład niektórym się jednak to od razu widzi. Nie, to nie jest moje miejsce. Zderzenie z rzeczywistością. Wyobrażenie zderza się z rzeczywistością. I uciekam. Czasami po pół roku, po roku, po trzech, czterech latach to już jest proces, wydaje mi się, głębszy, że on po prostu widzi, że to nie chodzi nawet o to, że jest niewłaściwa relacja z Panem Bogiem, tylko on słyszy głos, że nie, ja jestem jednak wezwany do czegoś innego, ja powinienem robić co innego, że nie tutaj się sprawdzę. To jest już jakiś moment rozeznania. Ale też taki ważny moment. Walki wewnętrznej, prawda? Pewnego rodzaju walki, rozeznawania, czy jestem właśnie w tym miejscu, w którym powinienem być. Wydawało mi się na początku, że ja to nawet rozróżniam, tak patrząc nawet na swoją historię, że czym innego jest powołanie do seminarium, w którym dopiero kształtuje się powołanie do kapłaństwa. Bo tu jesteśmy bardziej, zaczynamy być wszczepieni w Kościół, w życie Kościoła, zaczynamy lepiej rozumieć. Oczywiście powołanie do seminarium jest pewnym etapem powołania do kapłaństwa. Także... Ale nie musi być powiedziane, że powołanie, bo to też, żeby ktoś się nie czuł napiętnowany, że powołanie do seminarium nie jest równoznaczne z powołaniem do kapłaństwa, bo ja znam taką historię, też jeden z kolegów odszedł na czwartym roku i mówi, słuchaj, ja się tak cieszę, ja nie zmarnowałem tych czterech lat, bo ja teraz jestem pewien, że ja chcę mieć żonę, dzieci i nigdy żonę nie obarczę tym, że być może to jej wina, że być może źle dokonałem zły wybór, że być może powinienem być w seminarium, bo po tych czterech latach wiem na pewno, że to nie moja droga. Tak, przyjście do seminarium nie determinuje kandydata, że on musi zostać kapłanem. A wręcz my próbujemy też klerykom o tym mówić, że to Kościół weryfikuje też ich powołanie. I czasami ktoś może mieć tę wizję, że ja chcę być kapłanem, a Kościół obserwując osobowość, styl bycia, zachowanie, preferencje danego człowieka, mówi nie. Ty lepiej zastanów się, albo w pewnym momencie mówimy, nie, ty nie możesz zostać kapłanem, ty musisz odejść. Czasami wysyła się alumna na urlop, żeby jeszcze w środowisku życia świeckiego, poza właśnie tym wewnętrznym takim życiem seminarium, żeby przemyślał daną swoją decyzję, żeby się zastanowił. Czasami sam kleryk chce odejść na urlop, by zobaczyć, zweryfikować to wszystko w środowisku życia świeckiego. Często podejmują pracę zawodową i dopiero potem decydują się na powrót do seminarium bądź nie. Ale to też jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, że przychodząc do seminarium, to jest nadal czas na rozeznanie tego, czy to wasza droga, czy nie. Nieprawdą jest to, że za wami się drzwi zamkną i już nikt was stąd nie wypuści. Wręcz przeciwnie. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja byłem w seminarium, a więc już ponad 30 lat temu, to myśmy słyszeli takie określenie, że od wyjść z seminarium można zawsze. To znaczy, my zawsze mamy otwarte drzwi stamtąd. Natomiast wejść do seminarium już jest, może być trudniej, bo tu podlega to pewnej weryfikacji Kościoła. My, tak jak powiedziałem, to nie jest zawód. To nie jest tak, że ja chcę być kierowcą, lekarzem, inżynierem i tak dalej. I wiemy też, że czasami ktoś zostaje kierowcą, inżynierem, lekarzem i nauczycielem i wcale nie... I się nie nadaje. Jego charakterologia, charakterystyka życia jakby temu nie odpowiada. A tym bardziej w kapłaństwie, gdzie
toczy się przede wszystkim walka duchowa. Ja w tych dniach codziennie na rozmyślaniu biorę teksty o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis. I tam jest właśnie non-stop pokazywane, że będą bardzo różne momenty w życiu. Z jednej strony człowiek nie może nastawiać się, że tylko będą same pociechy, jak to mówi Tomasz Akempis, ale będą też próby. Będą chwile satysfakcji, będą chwile trudności w życiu duchowym. Dlatego Tomasz Akempis zachęca, żeby umieć zawsze patrzeć na Chrystusa, być z Nim w relacji, bo tam się będą rozstrzygały te nasze kierunki życia. I tego próbuje nauczyć seminarium. Oprócz studiów, które mają skończyć, te studia to jest z zakresu teologii w połączeniu z filozofią, ale to są również w obecnych czasach studia pedagogiczne, żeby mieć uprawnienia do nauczania w szkole. No i cała sfera życia duchowego, uczyć się życia duchowego. A jakie są obowiązki, nie wiem, kleryka, tak? Tak się mówi, bo tak. Kleryk alumn. I to, no właśnie to. Tak się po prostu oznacza uczeń. Kleryk to jest taki... No to dla mnie kleryk, bo ja kleryk. Nie znam. Najczęściej w moim środowisku, że tak powiem, najczęściej się mówiło kleryk. O studencie, o alumnie, o uczniu seminarium duchownego mówiło się kleryk. I jakie są obowiązki? Takie podstawowe, no oprócz tego, tak jak już się powiedział. Uczyć. Tak. Pierwsza rzecz, którą styka się kleryk przychodzący do seminarium, kandydat przychodzący do seminarium, to jest to, że to nie jest tylko sprawa nauczenia się, jak odprawiać mszę świętą, czy sprawować inne sakramenty, tylko trzeba odbyć studia filozoficzno-teologiczne, a więc jest cały blok studiów. Tak jak każdy, kto idzie na wyższą uczelnię. Natomiast dochodzą takie zewnętrzne obowiązki, które są wpisane w życie seminaryjne. Przygotowanie liturgii, pełnienie pewnych dyżurów w liturgii, w zależności od charyzmatów, od darów, jakie posiadają klerycy. Na przykład ktoś jest uzdolniony muzycznie, jest w scholi, jest w chórze, gra na organach. Ktoś jest uzdolniony plastycznie, zajmuje się dekoracją. Ktoś wyszedł z rodziny rolniczej, doskonale zna się na tego typu sprawach. Angażuje się, no właśnie, to co żeśmy mówili, utrzymanie porządku, pielęgnowanie roślin i tak dalej, i tak dalej. Oprócz studiów jest tu dom, który trzeba ogarnąć. W którym się spełnia różnego rodzaju obowiązki. A proszę powiedzieć jeszcze na przykład, jak taki uczeń czy maturzysta ma jakieś hobby, granie w piłkę, czy może kontynuować swoją miłość tego typu? Ależ tak. Oczywiście byłoby bardzo trudno, jeśli chodzi o zamiłowania sportowe, żeby ktoś równolegle na przykład był w jakimś klubie. Chociaż ja znam takie wypadki również w naszej diecezji, że przynajmniej przez pierwszy okres pobytu w seminarium biskup zgadzał się, by ktoś na przykład nadal trenował piłkę nożną. Bardzo szybko sam kleryk dochodzi do wniosku, że to jest bardzo trudno pogodzić i to trzeba wybrać. Natomiast my mamy to szczęście, że w naszym seminarium jest sala gimnastyczna. Jesteśmy, tak jak już wspomniałem na początku, poza miastem, więc mamy też na zewnątrz boisko. Mamy tu piękne tereny. Klerycy grają w piłkę na dworze, w hali, uprawiają. Mamy siłownię, jeżdżą na rowerze, biegają. To wszystko można kontynuować, ale są takie zainteresowania. Mamy jednego alumna, który na przykład interesuje się astronomią, więc ma na przykład teleskop i w przypadku, gdy są różnego rodzaju zjawiska na niebie, to tutaj jesteśmy poza miastem. Jeśli jest gwieździsta noc, to można pięknie obserwować gwiazdy, więc on z tym teleskopem wychodzi. Jeszcze zwykle jest kilku chętnych. Zaraża niedawno pasją? Tu w tym miejscu, żeśmy, to gdzieś tam pod koniec czerwca było takie częściowe zaćmienie słońca, więc żeśmy tutaj wspólnie oglądali. Ktoś na przykład ma zainteresowania meteorologiczne, że obserwuje niebo, przewiduje pogodę, analizuje różne informacje z Instytutu Meteorologii. Tego typu rzeczy. Ktoś lubi czytać, lubi studiować. Mamy bibliotekę. Wszystko to jest możliwe do kontynuowania, można by tak powiedzieć.
I nawet grzybobranie jest tutaj u was możliwe, bo grzybów ci u was dostatek. Grzybów ci u nas dostatek. Nieżyjący już ksiądz rektor naszego seminarium. Niezwykła postać, można powiedzieć święta postać, ksiądz Konstanty Kusyk, który na 58 lat swojego kapłaństwa, 52 spędził w seminarium. A to jako wychowawca, jako wicerektor, jako rektor, jako ojciec duchowny. Później już na emeryturze też tu mieszkał. I on codziennie wychodził tutaj do lasu i zbierał grzyby, suszył te grzyby. I niektórzy klerycy też idą w jego ślady i czasami zbierają grzyby. Są tacy, którzy bardzo lubią wędkować. Nie mamy tu żadnego zbiornika, ale wtedy pytają się, czy na przykład mogą pojechać gdzieś tutaj, żeby połowić sobie ryby. Ja wyrażam zgodę, kiedy to nie wchodzi w konflikt z jakimiś innymi zajęciami, to może sobie to... A ja mam jeszcze takie pytanie co do tego właśnie, kto może przyjść, bo tu Haneczko zapytałaś o to właśnie, że już po maturze, ale na przykład jest chłopak w szkole średniej i już sobie planuje, już układa myśli, nie wiem, może tak, może nie, to mimo tego, że on jest jeszcze w szkole średniej, to może zadzwonić, powiedzieć księże rektorze, czy mogę przyjechać porozmawiać, bo pomyślę o tym, czy do was nie wstąpić po maturze, czy nie. Czy tak można? Tak, jest taka możliwość. Ja nawet kiedyś myślałem o czymś takim, ale to być może, że jest troszkę ryzykowne. Bo na przykład w niektórych zakonach, wiem, że tak jest, bo ja też tak robiłem, na przykład u benedyktynów w Tyńcu, można przyjechać, dostaje się oczywiście poza klauzurą zakonną pokój, ale można uczestniczyć w życiu zakonników, to znaczy wszystko zależy od uczestnika. Uczestniczyć w ich modlitwach, nawet zgłosić się do pracy jakiejś, uczestniczyć się wtedy w posiłkach i tak dalej. I ja też myślałem o takiej możliwości, że czy by nie można było takich dni dla kogoś, kto by chciał zobaczyć jakieś seminarium, żeby uczestniczył. Jeszcze czegoś takiego nie ma. Natomiast dwa razy do roku są organizowane rekolekcje. My to nazywamy rekolekcjami powołaniowymi, ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie, że już ci wszyscy, którzy przyjechali, to są kandydatami do seminarium. Może trzeba było nazwać rekolekcjami rozeznaniowymi. Rozeznaniowymi, ale też powołaniowymi, żeby odkryć swoje powołanie, do czego Pan Bóg mnie powołuje. I dwa razy do roku przyjeżdża grupa 30-40 młodych chłopaków z diecezji, którzy właśnie tu spędzają czas. Spędzają na podobieństwo życia seminaryjnego. Czasami one pokrywają się z obecnością kleryków, czasami zawsze jakaś grupa kleryków pozostaje do współpracy, do opieki. I wtedy jest mnóstwo możliwości do rozmów, do zadania pytań. Ale to jest bardzo fajne właśnie, że można uczestniczyć w tym. Można uczestniczyć, ale też, że można przyjechać popytać, bo czasem, no nie ukrywajmy, nie każdy ma super kierownika duchowego, czy w ogóle ma kierownika duchowego. Nie każdy może porozmawiać w dzisiejszych czasach z mamą, z tatą na temat tego, że myślę o powołaniu raczej gdzieś tam Pan Jezus się dobija do mnie z powołaniem i nie wiem, czy to mój wymysł, czy rzeczywiście Boży. Nie każdy ma z kim o tym po prostu porozmawiać. Czy tak ale może sobie indywidualnie... Ale też też nie odpowie tak specjalnie. Ale wiesz, ale to zależy w jakiej rodziny ktoś no wyszedł, tak. Prawda? Więc, a czasem ktoś nie może nawet się przyznać, że rozważa, więc... Więc myślę, że może przyjechać. Ma Pani rację tutaj, że nie każdy rodzic może odpowiedzieć. To są decyzje najczęściej już dorosłych osób i najczęstsza postawa rodziców jest taka, to jest Twoje życie. Ty musisz zobaczyć, czy zdajesz sobie sprawę, że to jest trudne, że to może być szczególnie w dzisiejszych czasach jakoś tam różnie odbierane. I szczególnie w takiej sytuacji rodzice jakby pozostawiają decyzję już swojemu mądrzy synowi. Rodzice. Mądrzy rodzice. Owszem, czasami są takie sytuacje, że bardziej powołanie ma babcia, mama niż sam kandydat. I to jest też miejsce, żeby on to zrozumiał, żeby on to odkrył. Natomiast wracając do tych rozmów, jest ojciec duchowny, są zewnętrzni moderatorzy, czyli rektor, wychowawca. Zawsze można do nas zadzwonić, porozmawiać. Najczęściej to się jednak odbywa nie przez formalne jakieś spotkania, tylko gdzieś przypadkowo. Jesteśmy gdzieś w parafii, jesteśmy na pielgrzymce, na oazie. Czy wychowawcy, czy klerycy
i tam z młodymi ludźmi na ten temat rozmawiają. Natomiast każdego roku mamy kilka przypadków, że właśnie ktoś się umawia z ojcem duchownym, z rektorem, chce porozmawiać na temat seminarium. No bo to chyba najbardziej odpowiednie. I myślę, że was będziemy do tych rozmów zapraszać, ale teraz tak na koniec, księże, bo wspomniał ksiądz pomiędzy zdaniami, że coś od tego roku się zmienia w tej formacji. No może tak. O tym powiedzmy. Tak, bo ja mówiłem o tym, że przychodzi kandydat, który natychmiast jest włączony w pewną dosyć ścisłą dyscyplinę. Ustalony porządek dnia, w niektórych momentach dzwonek, zaczynają się zajęcia w szkole, kończą się zajęcia, dzwonek, idziemy do kaplicy, jest obiad, jest kolacja, jest czas wolny, dzwonek, kiedy się kończy czas wolny, kiedy jest czas na studium. To jest też ta różnica może w życiu takim swobodnym, czy poza seminarium, że my mamy wyznaczony właśnie czas i też się uczymy wykorzystywać ten czas. Że gdy się jest gdzieś w świecie, na świeckich studiach, to student no, prędzej czy później padnie, jeżeli 3 czy 4 noce nie śpi i baluje, nie wiadomo co robi. Natomiast tu chodzi też o troskę o swoje zdrowie. Jest ten plan dnia taki bardzo ściśle ustalony. Jednakże widząc, jakie mają problemy młodzi kapłani, którzy wychodzą z seminarium, Stolica Apostolska zauważyła, że jeśli chodzi o organizację życia seminaryjnego, wszystko jest pięknie. I studia, i dyscyplina, i program dnia, i tak dalej. Natomiast problemy zaczynają się później. I dlatego od tego roku już obowiązkowo w każdej diecezji wchodzi taki program, który charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest dodatkowy rok, tak zwany rok czy okres propedeutyczny. I wtedy kandydaci mają, albo w ogóle nie mają zajęć z programu studiów uniwersyteckich, albo jakieś dołączone, niewielkie minimum jakieś. Natomiast jest więcej zajęć takich, jakiego jeszcze bardziej życia domowego. Tak mówiąc bardzo krótko, nie chcę wchodzić już w takie zawiłości tutaj. Ale troszkę ta dyscyplina jest też inna, troszkę więcej wyjazdów, integracji, warsztatów interpersonalnych, komunikacji. Życia wspólnego i takiego umiejętności bycia wśród ludzi. To trzeba by znowu bardzo głęboko dochodzić, że bardzo często przychodzą kandydaci w jakiś sposób, może za dużo to jest słowo powiedziane, tak mi się w tej chwili nasuwa, że poranieni tym światem. Takie mamy czasy, bodźcami, które dochodzą przez wiele lat sączonej pewnego rodzaju nawet nienawiści do Kościoła, pewnych trudności, które się wtedy pojawiają, jest im... Znaczy, bardzo łatwo się ukryć z tymi trudnościami w pewnym ustabilizowanym takim programie. I wtedy jest ten nowy etap, jest taki, że dla grupki tych kandydatów, którzy przychodzą, jest oddzielny wychowawca, który z nimi spędza czas. Nadrabiają zaległości kulturowe, literackie. Wielu kandydatów, szczególnie z terenów wiejskich, to nie jest ich wina absolutnie. To myślę, że to jest, to nikogo tym nie zawstydzam, bo to i nie tylko wiejskie i miejskie środowiska. Ludzi, którzy nie byli w teatrze, którzy nie byli w filharmonii, którzy nie znają literatury do końca. To jest cały problem oczywiście tego, co się dzieje w szkołach, jak to wszystko funkcjonuje. I bardziej to jest takie, ma być ten rok propedeutyczny wprowadzający, ukierunkowany na to, że bez jakiejś większej presji, bez stopni, bez indeksu, bez zaliczania, poznajemy te rzeczy, rozmawiamy, podróżujemy razem, gramy w piłkę. Ktoś może powiedzieć, a no po to stracony czas jakby dodatkowy. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach takie wejście w życie wspólnotowe jest bardzo ważne i istotne, bo później może ktoś cierpieć w tym życiu wspólnotowym, bo prędzej czy później w dyscyplinę musimy wejść. To nie jest też tak, że ten rok propedeutyczny to jest w ogóle... Highlight. Każdy na luzaka sobie żyje i robi sobie co chce. Też jest pewnego rodzaju jakiś rygor tam musi być. Nie na wszystko jest zielone światło. Natomiast troszkę z założenia jest to luźniejszy taki okres. No zobaczymy. Ja głęboko ufam, mam nadzieję, że to... Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł.
tak naprawdę. Kapitalny pomysł i słuchajcie, myślę, że księże rektorze, że możemy taki apel tutaj zastosować. Nie bójcie się, drodzy panowie. Jeszcze zapytam o limit wieku, o, bo tak mi teraz przyszło do głowy. No tak jak powiedziałem, matura w dzisiejszych czasach, a w górę teoretycznie nie ma żadnego ograniczenia. Niemniej jednak, ponieważ w ostatnich latach pojawiają się takie późne powołania, one mogą być bardzo głębokie i bardzo piękne, bo można powiedzieć, są naznaczone doświadczeniem życiowym, ale mogą być też naznaczone pewną skazą, pewnym cierpieniem. Tu mi nie wyszło, tu mi nie wyszło, to tam, to jeszcze spróbuję tutaj. I od kilku lat funkcjonuje w Polsce, najpierw to było w Krakowie, w tej chwili jest w Łodzi, tak zwane seminarium 35+, że księża biskupi uznali, że dla tych, którzy już przekroczyli 35 rok życia, lepiej by było, żeby oni byli w swoim środowisku. Osobna formacja. Osobna formacja, bo dla takiego starszego kandydata, nawet kilka, 10 lat starszego, czasami obcowanie z chłopakami bezpośrednio po maturze, którzy mają fiub w głowie, dla niego to jest dodatkowe obciążenie. Dla nich jest to jakaś tam dziwna sytuacja. Jest, może być zgrzyt. I teraz bardzo dużo zależy od tego starszego kandydata, jak on to przyjmie i od tych, jak oni go przyjmą. Jest więc możliwość w późniejszym wieku też kształtować się. Czyli po prostu pytajcie, dopytujcie, sprawdzajcie. Nikt was tu nie zamknie i was nie wypuści. Można dopytywać, sprawdzać. Nie bójcie się iść za tym, co Pan Jezus mówi do waszego serca. Nie bójcie się też tego, że to może być pomyłka, że to mogę źle rozczytać, bo od tego jest Kościół, od tego są ojcowie duchowni, od tego jest czas też poświęcony na modlitwę, żeby to dalej rozeznać, ale nie bójcie się iść za tym głosem. Myślę, że bardzo ważny apel. Strach jest czymś takim, co może paraliżować. Pamiętam, kiedy ja 5 lat temu rozpoczynałem swoją tu posługę jako rektor i kiedy przyszedłem tutaj 1 lipca, objąłem tę funkcję, już w sekretariacie było złożona teczka kandydata, który miał wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć. To już nie wchodzimy tu w szczegóły, jakie to dokumenty i tak dalej. Miał wszystkie dokumenty złożone i później w ciągu wakacji kolejni się zgłaszali. I kiedy rozpoczynał się rok, ci wszyscy inni przyszli, natomiast on się nie pojawił. I po jakimś momencie, po jakimś czasie, po 2-3 tygodniach otrzymałem mail: księże rektorze, bardzo przepraszam, przerasta mnie ta decyzja. Boję się przyjść do seminarium. Jest pewnego rodzaju strach, co to będzie. Mi się wydaje, że właśnie to, o co pani apeluje, przezwyciężenie strachu, przezwyciężenie oporów jakichś, to jest miejsce, gdzie się rozeznaje, gdzie się sprawdza, gdzie można doświadczyć wymagania, jakie stawia Kościół, zobaczyć siebie, jak ja się w tym znajduję, ale też można doświadczyć słodyczy Pana Boga, gdzie tak jak Tomasz Akempis mówi, doznaje się pociechy, doznaje się takiego cudownego przebywania z Panem Bogiem. To jest miejsce, w którym się uczymy. Niech nikt się nie boi, że on tego nie zna, tego nie wie, tego z tym sobie nie poradzi. Czy w zakresie studiów, czy w zakresie przeżycia wewnętrznego. Po to jest ten czas. I można to zweryfikować, można to sprawdzić. Jest taka wspólnota, która pomoże zawsze. I kończąc, Siedlecka Manufaktura Kawy, bo ksiądz pewnie pije dużo kawy, więc żeby można było pić dużo i nie dostać zawału, to kawa z korzenia Mniszka Lekarskiego od naszej zaprzyjaźnionej Siedleckiej Manufaktury Kawy, co to bardzo przekazuje. Dziękuję. Właśnie nie wiem, czy picie kawy, kiedy ja byłem w seminarium, picie kawy było zabronione jako używki. Ja już nie mówię, że to były lata 80., że w ogóle kawy było bardzo trudno dostać. Myśmy nie mogli pić kawy. Traktowane to było jako picie alkoholu, picie używka, palenie tytoniu i tak dalej. Ale to jest taka bezkofeinowa. Tak. Dzisiaj? To jest taka po prostu... O tak. O to, aha, bo tu nie, żeby nie lokujemy produktu. Dzisiaj my
prosimy wręcz kleryków, ze względu na to budowanie takiej wspólnoty, żeby na każdym roczniku po śniadaniu, i to my mówimy, to jest czas na kawę, idźcie na kawę, na herbatę, pobądźcie ze sobą, zanim pójdziecie na te wykłady, zanim weźmiecie kajety i będziecie wszystko notować, idźcie na kawę, porozmawiajcie ze sobą. To teraz też idziemy na kawę. To my idziemy teraz na kawę. To ja zapraszam w takim razie na kawę. Dziękuję bardzo. To jest, przepraszam, mielona czy... Tak, mielona. To ja mam taką ziarnistą, to zmielę i zapraszam na kawę. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. I jakby ktoś miał jakieś pytania, to prosimy dzwonić, wejść na stronę internetową Seminarium Siedleckiego. To podlinkujemy stronę. I zapraszamy do nas. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem.